Piwo z Mencenem, śpiewak nie szczędzi krytyki, on demoralizuje Polaków. Sławomir Mencen, pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta RP, rozpoczął już swoją kampanię niewyborczą. Czy w trakcie jej trwania zorganizuje słynne piwo z Mencenem? To nie jest najlepszy pomysł, komentuje w rozmowie z Faktem Jan Śpiewak. Mencen demoralizuje młodzież, demoralizuje Polaków, dodaje. Wcześniej Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, przyznała Faktowi, że prawdopodobnie Sławomir Mencen zrezygnuje ze spotkań z wyborcami przy piwie. Z tego co mówił pan Mencen, to nie będzie takich eventów, zapewniła. Śpiewak krytycznie o działaniach Mencena. To są bardzo złe wzorce. Jak zaznacza Jan Śpiewak w Fakcie Live, Konfederacja to partia, która odwołuje się jednak do bardzo młodych wyborców. To ten wiek, kiedy nabywa się pewne nawyki, kiedy niestety też się często wpada w nałogi. I no myślę, że tutaj odpowiedzialność polityków jest taka, żeby nie promować tego typu zachowań. Szczególnie, że wiemy, że na imprezach z Mencenem na jednym piwku się nie kończyło, mówi. No wszyscy widzieliśmy to nagranie Mencena, który ledwo trzyma się na nogach, upitego w sztok. To są bardzo złe wzorce i w tym sensie Mencen demoralizuje młodzież i demoralizuje Polaków, dodaje. Śpiewaka cieszy deklaracja Anny Bryłki, która przekazała, że prawdopodobnie nie będzie już alkoholowych spotkań z kandydatem Konfederacji. To po prostu było coś gorszącego i niewłaściwego publicznie, oglądanie pijanych polityków zataczających się nad ranem, podsumował.